Jesteśmy w bibliotece na Koszykowej. To jest blok Debiut Koszykowa. Naszym gościem dzisiaj jest pan Jacek Wakar, krytyk teatralny, dziennikarz. Rozmawiamy o pana książce Przyczajony geniusz, Janusz Gajos, 21 opowieści wydanej przez wydawnictwo Czerwone i Czarne. Ta książka spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Słyszałam, że miała bardzo dobre recenzje. Dlaczego akurat wybrał pan Janusz? Wybraliśmy wspólnie, bo to był wspólny pomysł mój i wydawnictwa Czerwone i Czarne, Marty Stanowskiej, Roberta Krasowskiego. Moich przyjaciół jeszcze z czasów pracy w dzienniku, gdzie ja byłem szefem działu kultury, oni byli, Robert był naczelnym, Marta wicenaczelnym. No i spotkaliśmy się przy okazji jakiejś najpierw niedoszłej pracy, a później właśnie pomysł był taki, że skoro Janusz Gajos nie udziela wywiadów rzek, jak to się teraz pięknie mówi, i ogólnie bardzo skąpo opowiada o sobie, nie lubi tego, nie uważa tego za konieczne, no to dobrze byłoby, ponieważ w ubiegłym roku obchodziliśmy 80. urodziny wielkiego aktora, dobrze byłoby porozmawiać o nim. Z jego przyjaciółmi, z jego współpracownikami, z jego partnerami, z aktorami, z reżyserami, z ludźmi, którzy towarzyszyli mu na różnych etapach jego zawodowej drogi. No i stąd narodziło się 21 rozmów z reżyserami, jak mówię, aktorami, aktorkami, ludźmi, którzy pana Janusza Gajosa znają i cenią. No i mam nadzieję, że zresztą rzeczywiście pozytywny odbiór tej książki, jej przyzwoita bardzo chyba jak na nasze warunki sprzedaż, powoduje, że ludzie odnaleźli taki wielobarwny portret Janusza Gajosa w 21 odsłonach, dyktowany przez jego przyjaciół. No bo zależało mi na tym, żeby nie tyle budować jakąś taką haligrafię wielkiego aktora, bo to, że to jest wspaniały artysta, to wiadomo, ale by zbudować jego barwną po prostu charakterystykę, żeby spojrzeć na niego z różnych perspektyw, z różnych stron, żeby zobaczyć, że to jest po prostu ciekawy, fajny człowiek, przyjaciel, mistrz dla wielu. Jakiś absolutnie w tym momencie punkt odniesienia dla polskiego kina i polskiego teatru. Ale też człowiek, który wcale nie miał łatwo, no bo Janusz Gajos przecież 4 razy zdawał do szkoły teatralnej, zanim do tej szkoły w końcu się dostał, terminował w Teatrze imienia Dormana, Lalkowym Teatrze w Będzinie. Poza tym w pewnym momencie popularność znanego serialu pod tytułem 4 pancerni i pies i roli Janka Kosa przytłoczyła go niewątpliwie i w pewnym momencie go zaszufladkowała. Być może, chociaż to była troszkę inna niż się mówi historia, z jednej takiej powiedzmy sobie szuflady pod tytułem Kos wpadł w drugą, czyli Olga Lipińska i Turecki, chociaż to była zupełnie jakby de facto inna rola. No ale w tym momencie jest absolutnym mistrzem, autorytetem, człowiekiem wielobarwnym w swoich rolach. Ale znów, tu bodaj Jan Engler opowiada, jego dyrektor, jego partner też sceniczny, opowiada coś szalenie interesującego chyba, to znaczy, i to zresztą powtarza się w różnych wypowiedziach, różnych powieściach o Januszu Gajosie, że Janusz Gajos jest takim aktorem, który nie musi nakładać na siebie kilogramy charakteryzacji, makijażu, doklejać sobie bokobrodów, mierzbić czupryny i po prostu zmieniać się fizycznie. Że fascynujące w obserwowaniu aktorstwa Janusza Gajosa jest to, że widzimy wewnętrzną transformację postaci. Że widzimy niby cały czas tego samego człowieka, który podobnie wygląda, podobnie się niby zachowuje, ale tak naprawdę jest ktoś zupełnie inny. Tylko że ta przemiana dokonuje się w środku. Ta przemiana właściwie jest przez to jeszcze bardziej dotkliwa, jeszcze głębsza, ponieważ zachodzi w samym człowieku. I to być może jest jakaś rzeczywiście charakterystyka aktorstwa Janusza Gajosa. Wspaniałe. Zbliżałem się do twórczości, do sztuki Janusza Gajosa, zarówno poprzez te rozmowy z bardzo różnymi ludźmi, z jego partnerami z Teatru Narodowego obecnie, żebym wymienił tylko Jerzego Radziwiłowicza, który opowiada, jak Janusz Gajos jest wspaniałym partnerem, jak potrafi słuchać drugiego aktora w scenach z nim. Czy z Grzegorzem Małeckim, który opowiada, czego się od niego nauczył. Właściwie jak takie to są proste,
proste wskazówki, które później zostają z aktorem innego, młodszego pokolenia na całe zawodowe życie. Ale też z reżyserami, z Wojciechem Marczewskim, którego przecież Janusz Gajos zagrał jedną ze swoich największych ról, czyli rolę cenzora w filmie Ucieczka z kina Wolność. Albo, i to dla mnie szczególnie wzruszające, z Ryszardem Bugajskim, którym w tej książce pojawiła się ostatnia rozmowa. Pan Ryszard był już, reżyserem był już człowiekiem bardzo, bardzo ciężko chorym, ale o Januszu Gajosie zgodził się opowiedzieć. Niestety książka ukazała się już po jego śmierci. Podczas promocji, która się odbyła w Teatrze Narodowym, była niejako w jego imieniu, nim była pani Maria Mamona, która też w tej rozmowie uczestniczyła. Także jego partnerzy z Teatru Powszechnego w Warszawie, Jacek Braciak, Piotr Machalica, a reżyserzy te Kazimierz Kaczo, Joanna Żółkowska, Krystyna Janda tu opowiadają. Reżyserzy Adam Woronowicz, który mówi, że go po prostu, że jak wiele mu zawdzięcza, Anna Seniuk, reżyserzy teatralni, Olga Lipińska, Piotr Cieplak, Maciej Wojtyszko, Janusz Zaorski, znów reżyser filmowy. No myślę, Adam Ferency, który spotykał się z nim na różnych poziomach, choćby w Teatrze Telewizja, też przejął po nim rolę w Prospera w Burzy Warlikowskiego i zastanawiamy się, czego z Adamem Ferencym, czego Janusz Gajos nie gra, albo nie chce grać, albo w jakiś świat teatralny raczej nie wchodzi. To też jest, myślę, interesująca rozmowa. Bardzo różne spojrzenia na świetnego Piotr Cieplak, który mówi o Januszu Gajosie. Bardzo ciekawe, empatyczne, czułe rzeczy. To bardzo ciekawe. Myślę sobie, że te dwie moje książki, które zbudowane z rozmów z bardzo ciekawymi artystami, bo zarówno aktorzy z książki Zawód Aktor, jak i ci portreciści Janusza Gajosa, aktorki, reżyserki, aktorzy, reżyserzy, którzy są w tej książce Przyczajony geniusz, tworzą portret, także przyglądają się niejako sposobowi pracy, sposobowi dochodzenia do tych niezwykłych efektów, które my widzimy na ekranie czy na scenie. Zastanawiamy się z nimi, jak on to robi. Jak Janusz Gajos pracuje, jak Janusz Gajos przygotowuje się do roli, z jakich elementów, z jakich emocji, z jakich technicznych także sposobów, środków warsztatowych zwyczajnie, buduje swoje postaci. Janusz Gajos, to zresztą pojawia się w tej książce, jest człowiekiem, który nie nadużywa wielkich słów. To nie jest facet, który będzie godzinami opowiadał o misji aktora, o posłannictwie aktora, który będzie rzucał frazesami, opowiadał, jakie to jest po prostu wielkie to, co robi. Janusz Gajos jest jednym z tych artystów, którzy ewentualne analizy zostawiają tym, którzy oglądają. Uważają, że oni przemawiają przez swoją sztukę. Mi się takie podejście w wykonaniu artystów bardzo podoba, bo rzeczywiście wydaje się, że wszystko, co można powiedzieć, już zostaje powiedziane przez te kreacje. A do tego jeszcze dochodzą ludzkie barwy, anegdoty, spotkania, zażyłości, emocje najczystsze, które tutaj odmalowują jego przyjaciele i współpracownicy. Muszę powiedzieć jedną rzecz jasno, że myślę, że jest dwójka, chociaż obecna polska władza oczywiście ma ich za nic, ale jest dwójka, dwoje wybitnych w tej chwili polskich aktorów o tej skali popularności, którzy de facto nie mają elektoratu negatywnego. Nie mówię o tych właśnie internetowych trollach spod wiadomego znaku. To jest Krystyna Janda, Janusz Gajos. I mówię o tym Jan Engler, który jako dyrektor Teatru Narodowego, że właściwie spektakl z Januszem Gajosem jest wyprzedany, niezależnie od tego, co Janusz Gajos gra. Krystyna Janda też potrafi na swoich monodramach na przykład wypełnić widownie operowych scen, mimo że bilety nie muszą być wcale najtańsze. W związku z tym
To są tacy właśnie artyści, ale też tutaj w tych momentach, kiedy prosiłem moich rozmówców o rozmowy o Januszu Gajosie, właściwie nie spotykała mnie z żadnej strony odmowa. Bo jak powiedziałem, Janusz Gajos de facto nie ma negatywnego elektoratu. Gdzie tkwi ta tajemnica, właśnie jestem ciekawa, czy jakąś definicję? Myślę, że po pierwsze to jest jego sposób bycia, jakby powiedział Brandes, to znaczy to, o czym opowiada, pewna naturalność, też pewna skromność, ale też z drugiej strony to się pojawia w bardzo wielu rozmowach, niezwykłe wyczucie, że tak się wyrażę, timingu. Tam przecież są bufetowe opowieści, czy to z Teatru Powszechnego, czy teraz z Teatru Narodowego, gdzie Janusz Gajos wchodził do bufetu, siadał gdzieś w kącie, właściwie siedział cicho, jak mówił, to mówił dosyć też cicho, ale właściwie jak puentował jakąś rozmowę, czy opowiadał dowcip, no to nie musiał się jakoś szczególnie nadekspresyjnie tutaj wysilać, bo i tak w pewnym momencie w tym gronie, które tam się znalazło, zapadała cisza i wszyscy słuchali tylko jego. To jest też umiejętność partnerowania, umiejętność słuchania, umiejętność tego, że to jest taki aktor, z którym jego partnerzy właśnie grający z nim w spektaklu, czy będąc na planie, czują się bezpiecznie. A z drugiej strony to jest artysta, o tym chyba mówi Adam Wronowicz, że to jest artysta, do którego trzeba po prostu poziomu doskoczyć, że to jest facet, który jak wchodzi, jest tak przygotowany, no, że najzwyczajniej w świecie nie wypada być gorszym. Czy jest się gdzieś tam gorszym, no bo rozmawiamy o kimś pewnie z absolutnie w pierwszej trójki najwybitniejszych w tej chwili polskich aktorów, jakich mamy. No ale on po prostu podnosi poprzeczkę. Z drugiej strony to jest człowiek, o tym opowiadają reżyserzy. W bardzo dużym stopniu opowiada o tym Wojciech Marczewski, też opowiada ten Filip Bajon. To jest człowiek, który w pewnym momencie bierze odpowiedzialność za coś więcej niż własna rola. Nie jest zainteresowany tylko tym, żeby dobrze zagrać, to się jakby dzieje, ale tym, żeby film wyszedł całościowo dobrze i żeby był po prostu spójną całością, absolutnie w każdym punkcie wiarygodną. No i to też jest swego rodzaju ewenement. No tak, mam poczucie, że dzięki tym 21 opowieści pozwoliło mi dotknąć gdzieś tego fenomenu. Fajny facet po prostu, też poza wszystkim. Mm. Ludzie o nim dobrze mówią, no bo sobie na to zasłużył. Oczywiście ktoś mi mówił o tej książce, że być może... I to jest też tajemnica tego właśnie, że w rozmowach o tej książce, czy czasami w jakichś recenzjach pojawiało się coś takiego, że właściwie nie ma ciemnych wad. Nie do końca się z tym zgadzam. Oczywiście my nie wchodzimy w jakieś sytuacje, które być może można było wejść na przestrzeni wielu lat życia Janusza Gajosa. Ale nie po to jego przyjaciele zgodzili się porozmawiać o swoim mistrzu, bo to jest ta kategoria absolutnie. Niewielu mamy mistrzów w polskim kinie i teatrze, a to jest ten jeden z niewielu naprawdę nielicznych, o swoim mistrzu i przyjacielu, żeby nagle budować jakiś alternatywny obraz, żeby tworzyć jakąś nieautoryzowaną biografię. Czy Janusz Gajos, że WSN nie autoryzował tych rozmów, on nie wiedział, że ta książka powstaje. I to była swego rodzaju tajemnica, po prostu dowiedział się o tym już, jak ona była de facto w drukarni, więc to nie jest tak, że Janusz Gajos niejako, nie wiem, stemplował te rozmowy i dawał im swój cyrograf i tak dalej, nic z tych rzeczy. On sam ją przeczytał w momencie, gdy ją dostał w takiej formie, więc po prostu nic z tych rzeczy nie było. Sam się zdziwił, jak opowiadał zresztą później, że tak jest odbierany przez kolegów. Bardziej zależało mi, żeby dotknąć tajemnicy sztuki, tajemnicy tworzenia, tajemnicy budowania ról, tajemnicy współpracy z reżyserami, czy współtworzenia filmów. Tego, kiedy aktor jest kimś więcej niż tylko aktorem. No i też tego, i też żeby spróbować zrozumieć i z iluś punktów widzenia oświetlić tę jego drogę, która właśnie wcale taka jednoznaczna, jasna, bezproblemowa, łatwa po prostu nie była. I myślę sobie, że to wszystko w tej książce jest. A doskonale jakby odnajduje się w tej roli. Chyba nigdy nie próbował reżyserować. Reżyserował w szkole. Mhm. Janusz Gajos reżyserował w Łódzkiej Szkole Filmowej, kiedy w niej uczył. Mhm.
dyplom, a może nie, nawet nie jeden. Na pewno wiem o takim dyplomie, ktoś tu przeniesionym z teatru, nie widziałem tego przedstawienia. Widziałem w Teatrze Powszechnym, to się nazywało Svidrigailov. Według Dostojewskiego w Teatrze Powszechnym, o ile dobrze pamiętam, reżyserował to Andrzej Domalik. Janusz Gajas miał tytułową rolę. I on w Teatrze, w Szkole Filmowej w Łodzi, na Wydziale Aktorskim, wyreżyserował tegoż Svidrigailova. Więc to znam jako reżyserię jego. Pewnie, tu akurat nie ma, nie będę podawał nazwisk, ale pewnie są takie, że tak powiem, sytuacje, można to choćby czytać je z tej książki, kiedy no, próbowali aktorzy ratować pewne przedstawienia, więc może nawet jeśli nie reżyserowali ich, nie było to podpisane, to w Teatrze Powszechnym co najmniej jeden jest taki spektakl, który próbowano coś, że tak powiem, pomóc, nie do końca się to udało. Pewnie mogę powiedzieć, że to zresztą się przecież pojawia, bo chodzi o Macbetha w reżyserii Mariusza Trenińskiego. No też Janusz Gajos, co jest oczywiście anegdotyczne, ale albo tak jest. Janusz Gajos opowiada o, znaczy uchodzi za wcielenie spokoju, za wcielenie absolutnej równowagi, za człowieka, który właśnie nigdy się nie denerwuje. No ale, o tym dalej mówię, że są pewne granice i zdarzają się ponownie wybuchy. No więc... No Janda wspomina, że się nawet boi tych... No, Janda to wspomina, nie pamiętam. Też jacyś koledzy na pewno też to się pojawia, że już jak pan Janusz Gajos się zdenerwuje, no to wtedy lepiej uciekać. I pewnie niektórzy reżyserzy bywali adresatami takich oto erupcji, kiedy już nic się nie składało i widać było, że to do niczego nie prowadzi. Tak, to wtedy chodziło chyba akurat o kostium, jednak kostium jest ważną rzeczą dla aktora, jeżeli ktoś próbował po prostu dopasować aktora do kostiumu, no to się po prostu źle skończyło. Rzeczywiście większość tutaj reżyserów dokładnie mówi o tym, że jest to mistrz, człowiek, który gra bardzo, bardzo wolno, który gra bardzo oszczędnie, wszystko to, co robi, jest takie niewymuszone. Padają takie określenia właśnie, że jest ludzki, skromny, cichy, milczek. To tak bardzo mi się kłóci po prostu z tym, z tą taką jego aurą, którą po prostu roztacza na scenie. W momencie, kiedy on wchodzi, po prostu wszystkie oczy kierują się rzeczywiście na Janusza Gajosa. No, wybitny rzeczywiście aktor. Proszę jeszcze powiedzieć parę słów o Pana takich też przygotowaniach jakby do tej książki. Ma Pan już ze sobą wiele lat pracy. No tak, no Janusz Gajos. Wielokrotnie pewnie pisał Pan też artykuły, recenzje, które bezpośrednio dotyczyły ról Janusza Gajosa. Czy były to zazwyczaj pozytywne? Zazwyczaj to były pozytywne. Oczywiście znaczy jest tak, ja o tym piszę we wstępie tej książki, do tej książki, że to tak wygląda trochę. Tak. W pewnym momencie też było ze Zbigniewem Zapasiewiczem. Jest taka, że tak się wyrażę, konstelacja tych największych polskich aktorów. Kiedyś, w czasie, kiedy ja byłem nastolatkiem i kiedy decydowało się to w mojej głowie i w moim sercu, że będę się zajmował tym, czym się zajmuję, człowiekiem, który naprowadził mnie w pewnym sensie, chociaż on o tym nie wiedział nigdy, na to, że to trzeba robić, czy warto robić, był Tadeusz Łomnicki. O którym zresztą porównanie Janusza Gajosa z Tadeuszem Łomnickim pojawia się w tej książce najmocniej w rozmowie z Adamem Ferencem. Ale też pojawia się ten wątek w kilku innych spotkaniach. To był Pana debiut literacki, ponieważ... Teraz koziennikarski. Tak, nasz cykl się nazywa Blog Debiut Koszykowa. Mówimy o pierwszych książkach. Czy denerwował się Pan, oczekując na tak. Pierwsze takie wydanie? Pierwsze rzeczywiście zastanawiałem się, czy... Tak, czułem się jak debiutant. Po pierwsze, jak już mówiłem, Pan Janusz nie wiedział, że to powstaje, więc zastanawiałem się, jaka będzie przede wszystkim reakcja mistrza. Po prostu, na szczęście była pozytywna. Po drugie, no zobaczenie swojej książki na półkach księgarskich to jest zawsze jakieś wydarzenie, nie da się ukryć. Tak, oczywiście. Po trzecie przekroczyłem, dużo pisałem, no bo ja pisałem jakieś wstępy do różnych rzeczy, gadałem troszkę i tak dalej. No zawsze zależało mi na tym, żeby być krytykiem teatralnym i do pewnego momentu udawało się to robić i mam nadzieję, że to jeszcze kiedyś wróci. I to był mój jakiś tam priorytet.
Nie da się ukryć, że w tym momencie pisanie rzeczy większych jest jakimś sposobem na życie i możliwością rozwinięcia się w innej troszkę formie. I to, że te dwie pierwsze książki stanowią wybór wywiadów de facto na jeden temat, w jednym przypadku o Januszu Gajosie, a w drugim o aktorstwie, też jest jakimś takim późnym początkiem. No a także tym, że jest jakimś to dosyć naturalną, że się wydaje mi dzisiaj drogą. No bo rzeczywiście, tak jak już rozmawialiśmy o bohaterach tej drugiej książki, coś tam wiedziałem, czy coś tam wiem. Mistrza Janusza Gajosa też miałem okazję oglądać, o czym przed chwilą mówiliśmy wielokrotnie. No i udało się poprzez słuchanie innych zbudować tu portret wielkiego aktora, tam 15 miniaturowych obrazów ciekawych ludzi. Tak, no niewątpliwie debiut tego rodzaju książkowy, bo może niekoniecznie, nie wiem czy literacki, ale książkowy, no na pewno jest jakąś cezurą i na pewno otwiera nowe perspektywy w myśleniu, w patrzeniu na siebie, na świat. Jest to ważny moment. Wtedy Olaf Lubaszynko wspomina o tym, że pisanie jest taką formą oczyszczenia i wyciszenia. No, tak, tylko że ja to oddaję głos rozmówcom. Mhm. Rzeczywiście, jak już mówiłem, staram się siebie nie tyle umniejszyć, bo to nie o to chodzi, bo nie da się ukryć jednak beze mnie, by tych rozmów także o panu Januszu nie było w tej formie, jak mówię. No tak, oczywiście, człowiek zostaje z takim materiałem, coś z nim trzeba zrobić. Mhm. Trzeba sobie narzucić jakiś rygor, tempo. Tę książkę drugą kończyłem bardzo szybko podczas wakacji, bo udało się wyjechać mimo przerwy, znaczy podczas tak zwanej przerwy w tym na jakieś dalsze wakacje i miałem zupełnie inny plan. Okazało się, że muszę kończyć książkę przez ileś tam dni. Więc tak to wygląda. Jest to coś, co na pewno daje inne ciekawe spojrzenie. Przyczajony geniusz. Janusz Gajos, 21 opowieści, wydawnictwo Czerwone i Czarne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Jacek Wakar, dziennikarz, krytyk teatralny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.